Dzień dobry państwu. Kłaniają się Magdalena Walusiak i Bernard Kinow. Podczas naszej poprzedniej wycieczki odwiedziliśmy kilka miejscowości nad Wisłą, m.in. Otwock Wielki, Świder i Karczew, które łączy słowo czy też zjawisko. A słowo to właśnie w trakcie całego poprzedniego programu nie padło, a powinno. I wcale nie jest to słowo Świdermajer, bo ono oczywiście się pojawiło. To słowo brzmi następująco. Urzecze. Nie ma nic wspólnego z urzeczeniem, chociaż rzeczywiście można być urzeczonym, kiedy się wybierze na te tereny, ale urzecze związane jest po prostu z rzeką. I w tym przypadku tą najważniejszą rzeką, tą rzeką, która jest kręgosłupem województwa mazowieckiego i nad którą leżą miejscowości Świder, który jest też oczywiście nad Świdrem, ale, ale też tuż nad Wisłą. No, i oczywiście odtwock wielki, tuż obok karczew, od którego biegnie przeprawa promowa przez gasy. I o urzeczu dzisiaj chciałabym Państwu trochę więcej opowiedzieć, ponieważ jest to zjawisko niezwykle złożone. Jak Państwo słyszą, słowo nie jest nowe i istniało już bardzo dawno temu, ale jednak. Urzecze to nie tylko miejsce nad rzeką, ale urzecze to również w przypadku tego terenu przy środkowej Wiśle, pewien mikroregion etnograficzny, który został odkryty dopiero w XXI wieku, kilkanaście lat temu. To jest rzecz absolutnie nieprawdopodobna, ponieważ no proszę sobie wyobrazić, mamy takie czasy, kiedy Znalezienie białej plamki na mapie jest już po prostu niemożliwe. Nie ma już takich plam. A tutaj nagle, w środku całkiem sporego kraju, w środkowej Europie, odnajduje się teren, na którym. Nagle dokonuje się niesamowitego odkrycia. To odkrycie zresztą opisane zostało jeszcze później, bo 8 lat temu w roku 2012 w książce zatytułowanej Nadwiślańskie Urzecze i pracę tę napisał Łukasz Maurycy Stanaszek. I to była pierwsza praca, która w sposób naukowy zajęła się właśnie... Urzeczem, które leży nad Wisłą, gdzie dokładnie, na jakim terenie, już Państwu wyjaśniam dokładnie. To można je znaleźć tuż za rogiem, jeśli się mieszka w Warszawie, a niektórzy mogą znaleźć urzecze tuż za progiem, o ile mieszkają na sarskiej kępie albo na przykład na Czerniakowie, bo właśnie tam urzecze się zaczyna i biegnie ono wzdłuż Wisły po dwóch jej stronach. To są te tereny bardzo nisko położone, poniżej skarpy, które były niegdyś terenami zalewowymi, a obecnie. Są owszem błotniste, ale generalnie już nie są tak często zalewane, choćby dlatego, że przy saskiej kępie oddziela je od samej, od samej wody wał miedzeszyński. Jeżeli ktoś z Państwa miał okazję brać udział w takiej imprezie zatytułowanej Zielone Świątki na Urzeczu, to wie. Jak niezwykłe i magiczne jest to miejsce, i jak niezwykłe i magiczne rzeczy tam się dzieją, właśnie przy okazji takich uroczystości, jak Zielone Świątki na Urzeczu, kiedy nagle na rzekę wypływają wieczorem stare krypy, drewniane łajby, które zostały wybudowane dokładnie na wzór tych, które jeszcze 100-150 lat temu pływały sobie po wiśle. Wypływają z pochodniami, ludzie śpiewają, a jeżeli to jest na przykład sobotka, czyli noc świętojańska, to puszczają wianki na wodę i nagle udaje się przeżyć nieprawdopodobną zupełnie podróż w czasie. I przeżywa się magię tego miejsca w dwójnasób, bo, bo nagle, nagle. Dzieje się coś zupełnie niesamowitego. No tak, powiedziałam, że kiedyś te tereny były terenami zalewowymi, a dlaczego teraz nie są? No dlatego, że dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nikt tam nie chciał się osiedlać, no to rzeczywiście Wisła, Wisła wylewała tam, kiedy tylko woda się podniosła, nanosiła muł, który z czasem okazał się bardzo żyzną glebą, taką, na której można uprawiać, bardzo dobre zboża, chociażby pszenicę. To nie jest taka ziemia, na której tylko żyto i owiec się udają. Nie. Tutaj i buraki świetnie się czują na takiej ziemi i pszenica właśnie. No ale żeby cokolwiek na takiej ziemi uprawiać, to trzeba sporo wiedzieć na temat tego, jak to zrobić. No i właśnie w wieku 16 i 17 na te tereny zaczęli napływać osadnicy. Przybywali oni z zachodu, głównie przybywali oni z takich terenów jak Fryzja i Niderlandy. Zwani byli powszechnie holendrami. No i tak rzeczywiście to współcześnie nazwalibyśmy ich po prostu holendrami. Przywozili ze sobą Skarby absolutnie bezcenne, czyli po prostu wiedzę o tym, jak zająć się melioracją. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale ja z swojej szkoły podstawowej świetnie pamiętam takie lekcje o starożytnym Egipcie, kiedy mi opowiadano. Przeważnie to właśnie nauczyciele historii opowiadali, albo czytało się to po prostu w podręcznikach. Jak świetnie starożytni Egipcjanie radzili sobie z tym, że. Raz w roku Nil wylewał, nanosił muł, a później była melioracja i odpowiednio przygotowywano ziemię do tego, aby ją uprawiać. I coś takiego właśnie działo się na y, dzisiejszym Urzeczu, czyli ci y, Olendrzy, y, czyli y, w, dzisiaj byśmy powiedzieli Holendrzy, chociaż to często byli także Niemcy czy też osadnicy, którzy przybywali ze Śląska, y, Potrafili, potrafili po pierwsze świetnie przygotowywać rowy melioracyjne, jazy, wiedzieli do czego służą poldery i jak je przygotować, żeby na wody właśnie zatrzymał się tam, gdzie powinien, a później, żeby ta woda służyła również roślinom, które są uprawiane na danym terenie. Cóż oni uprawiali? No właśnie, buraki, pszenice. Kapustę i wiele innych warzyw, mieli też świetną rękę do sadownictwa. Jeżeli przyjrzą się Państwo uważnie mapie, właśnie wzdłuż środkowej Wisły, ale nie tylko tam, bo oni osiedlali się również między innymi na Żuławach, czy na Kujawach, czy również nieco dalej w dół Wisły, to zobaczą Państwo, że. Jest tam mnóstwo takich miejscowości, które właśnie się nazywają holendry, olendry. I to właśnie po tych, po tych osadnikach, którzy nie tylko, nie tylko przynieśli ze sobą wiedzę, ale również pewne obyczaje, przepisy kulinarne, które się tam wykształciły. A w przypadku Urzecza pojawiły się również stroje ludowe, tak zwane stroje wilanowskie czy wilanowskie wycinanki. Świetnie pracowali, świetnie się odżywiali, najczęściej zresztą byli protestantami. No i e, jak się okazuje, byli również bardzo słusznego wzrostu. W roku 1884 e, ówczesna etnograf Stefania Ulanowska zapisała w swojej pracy. Tamtych zaś olbrzymów nadwiślańskich naz nazywają Użycanami, To jest mieszkającymi użyki rzeki, lub też powiślakami. To jest mieszkającymi po Wiśle. Mówią więc Użycanin i Użycanka lub Powiślak i Powiślanka. Nadto jeszcze, jak mężczyźni, tak kobiety odznaczają się wzrostem bardzo wysokim, szczególnie ci, którzy mieszkają nad Wisłą koło samego Czerska. To wszystko chłop w chłopa silne i ogromne jak dęby i oni sami nie uważają siebie za mazurów. Co to znaczy, że nie uważają się zbie za Mazurów, kto uważał siebie za Mazurów na tym terenie? A no rodobici, Mazowszanie, proszę sobie wyobrazić. Właśnie Mazowszanie z dziada, pradziada na tych terenach nazywali siebie Mazurami. Tak więc nazwa Użycanie Użyczanie znana była znacznie dawniej, ale jako, jako grupę etniczną, jako mikroregion etnograficzny zaczęło się mówić o użycanach zupełnie niedawno. Natomiast oni mieli dosyć silne poczucie odrębności i Szczególnie jeżeli porównywali się z tymi, którzy mieszkali na wschód od ich terenów, bo zwykle byli to ludzie żyjący na terenach, gdzie gleby były gorsze, a więc też nie dało się uprawiać tam pszenicy, ale tam to już tylko żyto. Dlatego nazywali ich często Urzeczanie polesokami. Mieli takie oto y, przysłowie, lepiej na łużycu na wiszbie, niż na polesiu w izbie, y, albo podśpiewywali sobie złośliwie, oj gdyby na polesiu dysce nie padały, oj to by polesoki z głodu pozdychały. Po co ja w ogóle sięgam po takie niezbyt przyjemne teksty? A no po to, żeby Państwo sobie nie myśleli, że hejt to się narodził dzisiaj, czy wczoraj, albo przedwczoraj. Hejterstwo to już hoho, -ho, ma niezłą tradycję, czy przepraszam bardzo za wrażenie kibolstwo. To nie są wcale współczesne wynalazki, to po prostu są dzieła ludzkiej natury, która Czasem jest fenomenalna, fantastyczna i y, ludzie potrafią być w związku z tym y, cudowni dla siebie nawzajem. A czasami wyłazi z nich coś takiego właśnie. No, poczucie, poczucie wyższości, poczucie lepszości. No i potem y, zapomina się, że y, tak czy inaczej wszyscy skończymy jednako. Y, nie wiem czy państwo zwrócili uwagę jak w ostatnich latach Warszawa bardzo się zbliżyła do rzeki. To jest bardzo specyficzna polityka władz samorządowych i polityka fantastyczna, ale wszystko zaczęło się od tego, że przestaliśmy Wisłę tak bardzo truć. A kiedy ona przestała być tak bardzo zatruta, to i przebywanie nad Wisłą zaczęło być przyjemniejsze i nagle Okazało się, że można znowu nad Wisłą urządzić fantastyczne plaże na prawobrzeżu obrzeżu, na le lewym obrzeżu z kolei można doprowadzić do porządku bulwary i w ogóle można spowodować, że te bulwary po prostu zaczną przyciągać ludzi i w takim czasie jak teraz w czasie letnim bulwary czy plaże nadwiślańskie to są tereny, gdzie bardzo chce się spędzać czas i te miejsca rzeczywiście przyciągają zarówno warszawiaków, jak i ludzi, którzy do Warszawy przyjeżdżają, żeby ją lepiej poznać czyli turystów ale przy okazji odżywają również obyczaje z Wisłą związane i odżywają one również na urzeczu czyli powracają te stare drewniane krypy te stare łodzie i są to zarówno łodzie wiosłowe jak i łodzie żaglowe i coraz więcej jest usług polegających na tym że proponuje się zarówno warszawiakom jak i turystom po prostu rejsy po Wiśle i coraz dokładniej też bada się i obyczaje na urzeczu i przepisy kulinarne, bo są one bardzo specyficzne, na przykład barszcz szanowy. to jest specyficzna potrawa związana właśnie z urzeczem. I właśnie ta bliskość Warszawy i bliskość Wisły, jednocześnie miały na mieszkańców Urzecza ogromny wpływ, bo oni byli bogaci nie tylko dzięki temu, że mogli uprawiać i warzywa, i pszenicę, i buraki, ale również mogli je sprzedawać na tak fantastyczny rynek, jak właśnie olbrzymie miasto, które mieli tuż pod bokiem i do którego mogli dopłynąć. No a skoro o transporcie już mówimy, bo z nim przecież handel był związany, no to nie tylko taki zwykły transport związany z handlem, ale też transport związany z handlem bardziej dalekosiężnym, czyli na przykład spławianie zboża w dół Wisły, czyli Czyli flisactwo, czy spławianie drewna. Flisacy zwani na Urzeczu Orylami, to była bardzo szczególna społeczność, a no wreszcie najwyższa pora, żeby sięgnąć po legendy. Ci ludzie, którzy całymi dniami i nocami płynęli w dół Wisły, czy przewożąc właśnie warzywa, czy owoce, czy zboża, czy właśnie samo drewno. No, cóż mogli robić, spławiając? Oczywiście musieli dbać o to, żeby wszystkie towary dotarły i na czas, i w dobrym stanie, ale żeby się nie nudzić, opowiadali sobie przeróżne, niesamowite, zupełnie zazwyczaj historie. No, bo skoro mężczyźni, no to oczywiście opowiadali o tym, Jakie to niesamowite są syreny, jak trudno jest je schwytać. No, sami mężczyźni siedzą na, 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 na tych tratwach i opowiadają sobie, jak to syreny niesamowicie śpiewają, a gdyby się taką syrenę złapało, to ho, 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 ale jednak one są nieuchwytne. Albo opowiadają o utopcach. O, utopce, to w ogóle są paskudne stworzenia, bo to nie dość, że trupy żywe, bo to przecież topielce. Ale utopce to również są przeklęte strasznie, więc jak widzisz utopca, to pamiętaj, uciekaj. No i siedzieli przy, przy ognisku i opowiadali sobie o tym, jak to jakiś Marcin wyszedł wieczorem. I zaplątał się na bagna, no i zobaczył utopca, ale niestety nie mógł uciekać za szybko, bo za dużo go wcześniej się opił. No i dopadł go ten utopiec. I utopił, no bo cóż robią utopce? Szukają kogoś na zmianę, bo dopóki nie utopią kogoś następnego, to muszą siedzieć jak te przeklętniki, pilnują tego jednego miejsca i tam czekają, aż ktoś się zaplącze w okolicy. Wtedy zwabiają go na swój teren, topią, i wtedy dopiero mogą odejść w spokoju. Natomiast ten, kto go, kogo utopiły, pozostaje utopcem na ich miejsce, i to on tym razem jest tym przeklętnikiem który no już znacie państwo dalszy ciąg tej opowieści. Tak będzie wabił na mokradła czy nad rzekę, czy nad strumień, czy na błota kolejne ofiary po to, aby dostąpić uwolnienia. No więc najlepiej omijać miejsca, w których się ktoś utopił. Natomiast można opowiadać jeszcze takie historie, które nie tylko są straszliwe, ale również są bardzo pociągające, bo można opowiadać historię o tym, jak niezwykłe skarby kryją się na bagnach. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale raz na 7 lat złoto ukryte gdzieś na bagnach musi się oczyścić, i wtedy Wynurza się na powierzchnię, a tam, gdzie się drogocenności na powierzchnię wyłonią, tam pojawiają się ogniki. Jeśli to złoto lub mieć się wyłoniły, to te ogniki są czerwone, a jeśli srebra się wyłoniły, no to wtedy są to białe ogniki. I wtedy trzeba biec szybko w tamtym kierunku, żeby chwytać, bo na krótko się takie skarby ujawniają. Gdzie skarbów można szukać? No, skarby podobno ukryte zostały w Wilanowie, bo Wilanów to również urzecze proszę państwa. I w Wilanowie właśnie w Pałacu Wilanowskim podobno król Jan III Sobieski ukrył skarby na wszelki wypadek, gdyby coś stało się e, jego rezydencji. To gdzieś tam w podziemiach Pałacu Wilanowskiego podobno skarby ukryte przez Jana III Sobieskiego czekają i Raz jeden w roku można je zobaczyć, ujawniają się podobno w palmową niedzielę, w tym samym momencie, kiedy czytana jest Ewangelia na ten dzień przeznaczona. I trzeba wtedy uważnie wypatrywać, może uda się zobaczyć, gdzie to miejsce ukrycia skarbów jest, ale to jeden, jedyny moment w roku. Nie tylko skarby się ukazują w Wilanowie, ale również krążą tam duchy i o nich również opowiadają sobie flisacy, no bo o czym mają opowiadać, jak nie o strasznych rzeczach, które się przytrafiają również w takich pięknych miejscach jak Pałac Wilanowski. Podobno właściciel, właściciel dóbr wilanowskich, August Potocki, e, lubi się snuć po swoich włościach, najłatwiej można go spotkać na tych terenach podczas adwentu. Podobno zaraz po jego śmierci pojawiła się przed pałacem karoca zaprzężona w cztery konie, po czym zniknęła i nikt nie potrafił powiedzieć, którędy odjechała, więc były w tym na pewno jakieś moce nieczyste. Ale nie tylko Potocki snuje się nocami po pałacu w Wilanowie. Podobno w księżycowe noce. Krąży po tarasie mężczyzna w ciemnym płaszczu i w cylindrze. Jeżeli uważnie się Państwo mu przyjrzą, to z pewnością rozpoznają Państwo Stanisława Kostkę Potockiego, który na jednym z obrazów w Wilanowie się znajdującym został uwieczniony. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał dość odwagi i sprytu, bo to wcale nie jest taka prosta sprawa, by spędzić noc w Pałacu Wilanowskim, no to drodzy Państwo, proszę nadstawiać ucha, bo można będzie usłyszeć szelest krynoliny. To z pewnością księżna Izabela Lubomirska wędruje po swoich dawnych włościach. Takie niezwykłe opowieści są opowiadane przez flisaków płynących, takie sobie opowiadali, kiedy płynęli w dół Wisły, by sprzedać drewno bądź zboże, ale nie tylko, oczywiście w Wilanowie niezwykłe rzeczy się działy i nie tylko w Wilanów przecież na Urzeczu leży, ale w dół rzeki na lewobrzeżu, chociażby Góra, Góra Kalwaria czy Czersk, a Góra Kalwaria to u samych swych początków ma niezwykłe, zupełnie wydarzenie. Dokładnie mam tutaj datę wypisaną. 26 grudnia 1668 roku się to wydarzyło. Właśnie wtedy nad wioską Góra, bo tak się wówczas Góra Kalwaria nazywała, słońce stanęło u stóp stojącego na wzniesieniu krzyża. Księżyc natomiast początkowo znajdował się na przecięciu ramion tego krzyża i przybrał tamże formę serca. Następnie zaś przesunął się ponad krzyż. Mimo, że zdarzenie miało miejsce rankiem, ciała niebieskie uczestniczące w nim znajdowały się po zachodniej stronie nieba. Tak to zapisana jest cała ta historia, to niezwykłe wydarzenie. Które jako żywo odzwierciedla opis z Apokalipsy według świętego Jana. Uznano więc, że wydarzyło się to w miejscu tak niezwykłym, że no, nie ma siły, nie można dalej nazywać tego miejsca po prostu górą. Trzeba tam stworzyć nowy Jeruzalem. I rzeczywiście powstała tam nowa Jerozolima, a to zjawisko, które przed chwilą Państwu opisałam, znalazło się. W herbie, w dzisiejszym herbie właśnie góry Kalwarii. A jak to było rzeczywiście? No rzeczywiście to było tak, że w połowie XVII wieku, kiedy przez Między innymi Mazowsze przechodzili Szwedzi w trakcie potopu i niszczyli wszystko, co napotkali na swojej drodze, przeszli również i przez wioskę góra. Doszczętnie tę wioskę złupili, zniszczyli, spalili, praktycznie zrównali z ziemią. A niedługo po ich przejściu, tereny te stały się własnością biskupa Stefana Wierzbowskiego, który doszedł do wniosku, że skoro cała ta miejscowość została doszczętnie zniszczona, to właściwie można ją wybudować zupełnie od nowa. I tutaj sięgnął właśnie po ten opis z apokalipsy świętego Jana, projektując herb dla Miasta bo wkrótce ta miejscowość on objął rządy w tym miejscu w roku 1666. Natomiast miastem stała się Nowa Jerozolima, już w roku 1670 prawa miejskie nadał je król Michał Korybut wiśniowiecki. No i tak to właśnie. Nowa Jerozolima została od nowa zupełnie zaprojektowana przez znakomitych architektów. Powstało tam miasteczko wybudowane na planie łacińskiego krzyża. Powstało tam na tym terenie 35 kaplic, 6 kościołów i 5 klasztorów, do których biskup wierzbowski ściągnął, zaprosił Dominikanów i Dominikanki franciszkanów, bernardynów i marianów. Ulice natomiast w Nowej Jerozolimie posypano ziemią, która została ściągnięta wprost z ziemi świętej. Przez miasto wytyczono system dróg kalwaryjskich. Dzięki temu cała miejscowość mogła stać się fantastyczną scenerią dla nabożeństw pasyjnych, które odbywały się tutaj każdego roku i wkrótce Nowa Jerozolima dzięki biskupowi Stefanowi Wierzbowskiemu stała się centrum pątniczym Mazowsza i ściągali na ten teren pielgrzymi z całej ziemi mazowieckiej i krążyły wieści, że są tam obdarzani Niemal takimi łaskami, jakie mogą spotkać pątników, którzy aż do samej Ziemi Świętej się wybrali, a przynajmniej takich odpustów mogli tam dostąpić. Do dzisiaj, niestety, z tej niezwykłej struktury nowej Jerozolimy, struktury całej, struktury urbanistycznej, niewiele się zachowało. Wiele kaplic zostało po prostu rozebranych. Nie dotrwały również wszystkie świątynie. Miasteczko z wiekiem bardzo się zmieniało o ile na początku kiedy powstała Nowa Jerozolima, nie mogli się tam w ogóle osiedlać Żydzi, ale sporo się zmieniło po śmierci biskupa, wierzbowskiego, wierzbowskiego i. Od wieku XVIII. Żydzi już się tam osiedlali. W wieku XIX miasteczko zasłynęło, ponieważ stało się centrum hasydyzmu i tam właśnie urzędowali słynni na cały teren całej Rzeczpospolitej, wcześniejszej cadycy. Natomiast zmieniła się też zabudowa nowej Jerozolimy. W związku z tym Cała ta, cała ta struktura kalwaryjska została no, zmieniona. Cóż się uchowało? Uchował się na przykład Wieczernik, barokowy kościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Uchowała się także kaplica Piłata, a za tak zwanym Wieczernikiem uchowała się kaplica świętego Antoniego Padewskiego na tyłach klasztoru Bernardynów z cudowną figurą świętego Antoniego. Legenda mówi, że figura ta dotarła do góry Kalwarii w cudowny sposób, ponieważ przyniosły ją wody rzeki Wisły. Kiedy, kiedy rzeka wezbrała między innymi skądś Porwała figurę świętego Antoniego, i figura świętego Antoniego do dzisiaj stoi w kaplicy za klasztorem w ogrodzie, słynie cudami. No i jest obok niej cudowne źródełko, które podobno ma właściwości lecznicze. Tyle o urzeczu dzisiaj, dziękuję Państwu bardzo za uwagę, i. Nie, może jeszcze dodam jedną rzecz, bo warto o tym pamiętać, że Urzecze to oczywiście nie tylko Wilanów, Saska Kępa, to nie tylko Góra Kalwaria, ale to również między innymi Czersk. Ale o Czersku opowiadałam w innym programie, czytamy baśnie Mazowsza. Zapraszam Państwa serdecznie, bo można usłyszeć niesamowite legendy o tym miejscu, związane między innymi ze straszliwym Czarnym Sem, a także z Królową Boną. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Magdalena Walusiak i Bernard Kinow. Do zobaczenia wkrótce.